Ma witam nowych widzów i starych widzów, oczywiście wszystkich witam, moich ulubionych widzów, witam was w kolejnym odcinku z gry Kroniki Bratana Archolos. Widzowie, zostawcie lajki na sam początek, a ja przywitałem was takim oto widokiem, czyli wspaniałym kościanym łukiem zadający jebany 150 damage'u i wymaga do niego się 135 zręczności. Oczywiście, że mi się udało to zdobyć, nawet mam jeszcze 10 punktów doświadczeń, co nie mam jak mam 136 punktów zręczności i 6500 kloca, kurwa, w Germanie, wiadomo. Słuchajcie, wybiłem wszystkie te pełzacze, pozbierałem sobie te grudki srebra i wiem, że tutaj jest jakaś misja, więc od razu myślę tym akcentem misjowym i tak jak zazwyczaj to robimy pogadanką, zaczniemy dzisiejszy odcinek. Hej! Masz jakiś pomysł na przepędzenie tamtej zgrai? O, czyżby ktoś w końcu chciał się za nich wziąć? Nie ukrywam, że bardzo mi przeszkadzają. Podczas każdego wyjścia poza zamek zastanawiam się, czy mnie nie napadną albo nie zaczną żebrać, a to wielce irytujące. Parę razy zdarzyło mi się myśleć o ich przegonieniu i nawet doszedłem do pewnych wniosków. Zamieniam się w słuch. Spójrz na sprawę w ten sposób. Te żebraki nie przejmują się niechęcią mieszkańców, wszelakie słowa krytyki po nich spływają. Z drugiej strony, nikt nie przegoni ich siłą, bo jeszcze zostanie uznany za zdrajcę, który atakuje rodaków, jakby nie patrzeć. Dlatego rozumuję, że pójdą stąd tylko wtedy, kiedy uznają to miejsce za niebezpieczne ze względów naturalnych. A drugi człowiek nie jest naturalnym zagrożeniem? Czy ty mnie słuchasz? Nie możemy nic im zrobić, bo mogłoby to mieć wiele trudnych do przewidzenia konsekwencji. Jesteśmy w całkiem nowej sytuacji. Nie wiemy do końca, na co możemy sobie pozwolić, a na co nie. Właśnie dlatego musimy użyć małego fortelu. Jaki masz plan? Widzisz, mamy tu pewien problem z tym zagłębieniem. Wcześniej wydobywaliśmy tutaj różne surowce. Niestety, wszystkie wierzchnie złoża się wyczerpały. Przekopywanie skał zajęłoby o, nie. Dlatego chciałbym nie wyczerpały się. Przy pomocy czarnego prochu. Czego? Taka alchemiczna substancja wykorzystywana w górnictwie. Podpalona wybucha, niszcząc obiekty wokół, w tym skały. Chcesz wysadzić ten obóz? Co? Nie! Zagrożenie musi się wydawać naturalne. To nie rozumiem. Zmasowany atak dzikich zwierząt oczywiście odpada. Cosplay mnie Marvin robi. Powódź nie rozumiem. Nie dosięgnie, więc pozostaje jedna możliwość. Lawina skalna. Czasami tutaj występują, ale czekanie na jedną może zająć kilka miesięcy. Za to przy użyciu prochu możemy jedną zachęcić, by się pojawiła. Nawdychałeś się czegoś? Ostatnio robiłem wywar ze smoczego korzenia, ale co to ma za znaczenie? Masz, weź. Trzeba go podpalić w okolicy skał przy obozie naszych gości. A bez wątpienia dostaniemy piękną lawinę. Przegonimy ich, a przy okazji umożliwimy górnikom wznowienie wydobycia. Jest tylko pewien problem. My dzięki temu też dostaniemy się do środka, więc zajebiste rozwiązanie. Coś mało mówię w ogóle dzisiaj na samym początku. Od prochu. Ale chcę się skupić. Jak się zachowa podczas takiego działania? A przecież chcemy eksplozji o konkretnym efekcie. Z tego co wiem, w mieście mają strażnika, który zajmuje się miejskimi działami. To taka eksperymentalna broń. Mógłbyś poprosić go o pomoc. Nazywa się... jakoś na D. Nie pamiętam. W takim razie idę. W takim razie idź. No fajnie, że w mieście, do którego ja nie mam niestety dostępu. Co za wybuch słyszał tuż przed lawiną? Powiedz mu, że to przez aktywność wulkanu. Aktywność wulkanu? To ten wulkan jednak jest aktywny? Raz na 100 lat coś tam pomruczy. Nie warto się przejmować. Może te 100 lat przypada właśnie teraz. Kto wie? Nie jestem pewien, czy zabijanie ich wszystkich to najlepsze wyjście. I czy strażnik zechce wziąć w tym udział. Jak przedstawisz mu dobre argumenty, to się zgodzi. A jeśli chodzi o zabijanie, to możesz go dodatkowo poprosić, żeby te skały nie poleciały bezpośrednio na obóz. Tylko gdzieś obok. Z pewnością da się to wyliczyć. No, powodzenia. Mam inną robotę na głowie.
No i to mi się podoba, z tego względu, że my teraz pogadamy ze strażnikiem, a przecież strażnik ma za zadanie i na celu też wypierdolić tu wszystkich tych uchodźców z tego jebanego obozu, więc myślę, że akurat się zgodzi w miarę szybko. Stój! W mury tego zamku! A nie ten strażnik? Z kim mam gadać? Ej, ty! Tym na D, ale to w środku, tak? Poczekaj, bo ja chyba nic nie zrozumiałem do końca. Ale mi górnik poradził mi pozbyć się grupy Fabio, sprowadzając na nich lawinę skalną. Fabio? To mi worek z prochem, który mam przekazać strażnikowi zajmującej się armatami w mieście. O imieniu na D. Armaty kojarzą mi się z falochronem. Tam go poszukam. Oby tylko chciał współpracować. Tylko jest taki problem, że ja nie mam dostępu do miasta, do kurwy jebanej. No halo! Stop. Ostrzegam cię! Czy wymyr tańczycy? Przepraszam, no. No przecież to było przypadkiem, a nie mam save'a, kolego. Dobra, umówimy się jakoś inna... No przestań mnie bić, skurwi, bo... Proszę mnie zostawić. Żegnam w takim razie. Poczekajcie, bo on nie odpuści tak szybko. No ty kurwo! No. Nie, no dobra. Widzowie, wczytuję, zaraz się widzimy. Jestem giga głom. Dobra, no w takim razie do strażnika chyba nie ma co tam za bardzo szukać, ale dowiedzieliśmy się, że jest tu Fabio. Kiedy nawet spierdalałem przed strażnikiem, okazało się, że faktycznie tutaj jest. No, proszę, proszę. Kogo my tu mamy? Dawno się nie widzieliśmy. Czemu twoja obecność tutaj mnie nie dziwi? Masz jakiś problem? Dawno po pysku ojej. Stałeś? Chyba... po coś tu tak koczujecie? Nie mogliście założyć obozu gdzie indziej? Nie mogliście założyć obozu gdzieś indziej? Próbowaliśmy to zrobić, ale mówię ci, miejscowi są największymi sknerami w królestwie. Uprzejmie. Mam nadzieję, że Fabio mnie wkurwi, a ja będę mógł mu... nad głową. Jedzenie, porządne prawym sierpowym. Leki i możliwość regeneracji po wyczerpujących podróżach. A oni co? Zaczęli wyzywać od pijawek i nierobów. Masz pojęcie? Pan tego zamku jest naszą ostatnią szansą na godne życie. Po co tu tak koczujecie? Jak to po co? Po równe traktowanie. Mieszkańcy Archolos żyją jak jacyś szlachcice, a nam nie chcą dać złamanego grosza czy małego posiłku. Podobno pan tego zamku jest wyjątkowo bogaty. Na pewno się podzieli częścią majątku na pewno. Przez wojnę. Zasługujemy na to. No racja. Macie stąd odejść. A niby dlaczego? Przeszkadzacie mieszkańcom zamku. Jak niby chcecie coś wynegocjować, skoro jedyne z czym się kojarzycie to problemy? Filozof się znalazł. Skoro potrzebujący im zawadzają, to co z nich za wyznawcę Adanosa? Powinni się wstydzić. Odwróć się teraz ładnie na pięcie i idź im powiedzieć, że potrzebujemy schronienia. Ludzie są w złym stanie. Potrzebują ciepłego kąta, jedzenia i tak dalej. Pomyśl, to nie jest dobre miejsce na obóz. Moglibyście zapracować na wszystko, czego potrzebujecie. Czy twoje towarzysze mają jakieś prawo głosu? Chyba nie dojdziemy. No. Pomyśl, to nie jest dobre miejsce na obóz. Użyj mózgu, Fabio, chociaż raz. Nie podobamy się jakimś podlotkom, nie zmusi nas do odejścia. Dlaczego ty tu jeszcze stoisz? Próbuję przemówić ci do rozsądku. Okolica nie jest bezpieczna. Dzikie zwierzęta, wulkan zaraz obok. Różne złe rzeczy mogą się stać. Dzikie zwierzęta nie podejdą tak blisko do ludzkiej osady, a wulkan uaktywnia się raz na ileś lat. Nie ma się czego bać. Moglibyście zapracować na wszystko, czego potrzebujecie. Do Fabio to możesz, kurwa, tak jakby ktoś miał łukiem tutaj tylko do zaoferowania porządną pracę. Mówić do rozsądku. Może chroncie farmerów przed polnymi bestiami. Człowieku, spójrz na tych ludzi. Czy oni wyglądają na takich, co poradziliby sobie chociaż z chrząszczem?
Zacznijcie coś hodować. Zacznijcie coś hodować. Niby co? Nie wiem, chociażby bagienne ziele. W końcu jest tutaj trochę podmokłych terenów w pobliżu. Ludzie was za to polubią. W dodatku, kiedy zaczniecie płacić standardowe, niewielkie opłaty za ochronę, to również władze spojrzą na was przychylniej. Z zielem moglibyśmy sobie poradzić, ale już widzę tę niewielką opłatę. Pewnie będziemy musieli oddawać większość zbiorów, a zyski z reszty będą za małe, by opłacić ochronę. Nie ma głupich. Zawahałeś się, słyszałem. Zdawało ci się. Marvin, jaki szef. W winnicach przyda się każda para rąk. Naprawdę myślisz, że winiarze dopuściliby nas do swoich drogocennych upraw? Naiwny jesteś. Jakbym siebie słyszał. Wymówka, 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 wymówka. Możecie pracować w którejś... Jak to chyba ja ten, Fabio. Pewnie. I zrobią z nas niewolników, bo nie mamy obywatelstwa. Odpada. Nie, do pizdy jesteś, Fabio. Czy twoi towarzysze mają jakiekolwiek prawo głosu? Większości nie warto nawet słuchać. A co dopiero brać ich zdania pod uwagę? O, dyktator Fabio. Chyba nie dojdziemy do kompromisu. Aleś domyślny. Masz coś jeszcze do gadania? Nie? No to spadaj. Im się należy. Liderem obowiązka spod wilczego leża okazał się Fabio. Spróbuję przekonać jego towarzyszy, że uprawa ziela pod pobliskim bagnem jest dla nich najlepszą opcją. A jeśli się nie uda, to będę musiał już sięgnąć po drastyczniejsze metody. Hej! Dobrze znasz Fabio? Bardzo dobrze. No to, to przekonajmy tu wszystkich. Przy nikim nie nauczyłem się tylu trików, co przy nim. A ja go rozjebałem 17, a więcej nawet 40 odcinków temu, więc teraz też bym sobie poradził. Nie znudziło ci się siedzenie tutaj? Trochę tak. Chujowy trener. Nie ma tu za wiele do roboty, ale z drugiej strony, gdzie miałbym się udać? Prosiliśmy o pomoc wszędzie, gdzie się dało i nikt nam jej nie udzielił. Pan tego zamku to nasza ostatnia szansa. Moglibyście zacząć pracować, wtedy ludzie inaczej na was spojrzą. A co mielibyśmy robić? Chociażby hodować bagienne ziele. Niedaleko stąd jest na to dobre miejsce. Brzmi kusząco. Nie wiem tylko, czy chce mi się gadać z Fabio. A kiedy ci się zachce? Wiesz, trening z Fabio jest jakąś formą rozrywki, ale ileż można? Przydałby mi się ktoś inny, kto walczy inaczej. Na pewno poprawiłoby mi to humor, a wtedy chętnie powiem mu coś dobrego o twoim pomyśle. No to walczmy. Dobrze, walczmy. Świetnie! Pokaż, co potrafisz! Luku będzie prosiej, ale trochę bił ten Sigmund. Jak on tam ma? Sigmund. Nic tu nie ma. Już? Poprawiłem ci to humor, kurwa, dostanę w pierdolu. Spoko, mogę tak cały czas ci poprawiać humor, żaden problem. Najchętniej to ja bym tak Fabio poprawił, kurwa, humor. Myślę, że byłby turbo, kurwa, przeszczęśliwy. Dawaj mnie w kurwę. Szeptaj tu słowo dobre. Och, chłopie, dobry jesteś. To było doprawdy odświeżające. Co z bagiennym zielem? Jak to co? Dobry pomysł. Powiem o tym Fabio. No i wszystko. Tylu trików? Trenujemy razem walkę, a jako, że do dyspozycji mamy tylko patyki, to nie robimy sobie przy tym większej krzywdy. Jak leci? Bywało lepiej, znacznie lepiej. Gdyby... Dobra, to już pytaliśmy. Uchodźca jestem zwykły? Za... Nie, to muszę ludzi z tym, z imieniem pytać, znaczy przekonywać chyba, co tak? Co myślisz o Fabio? Fabio? Dla mnie jest bardzo miły, ale widziałam, że niektórzy nie mają z nim lekko. Dlaczego pytasz? Jest miły akurat dla ciebie? No, tak się złożyło. Być może wpadłam mu w oko? Kto wie? No, jest bardzo skryty i nie powiedział mi niczego wprost, a ja nie mam zamiaru dopytywać. Szukam kogoś, kto pomoże mi go przekonać do waszego odejścia. Nie jesteście tutaj mile widziani. My nigdzie nie jesteśmy mile widziani. Tylko co możemy na to poradzić? Możecie udać się na bagna na północ stąd i zacząć hodować ziele. Uczciwie pracując na pewno zyskacie szacunek ludzi. Na bagna? Oszalałeś? Gdzie byśmy tam mieli mieszkać i spać? Nie mam zamiaru spędzać nocy na mokrej ziemi. A gdybyście mieli tam dobre warunki, powiedziałabyś Fabio, że podoba ci się pomysł z uprawą?
Tak, ale tylko wtedy, bo to chyba jedyna wada tego rozwiązania. No dobra. Esti przekona Fabę do pomysłu z bagiennym zielem, jeśli będę miała na bagnie odpowiednie warunki mieszkalne. Spróbuję porozmawiać z kimś, kto zna się na obróbce drewna, najlepiej drwalem. Zmieni ten teren w zdalny do życia. Takiego drwala znam. Pomogę, powiem. Oczywiście, że tak. Coś tu jeszcze jest do porozmawiania i przekonania o tym, że to jest fantastyczny pomysł? Farmer? Nie, farmer pracuje dla chyba wilczych synów. Ale tutaj jest jakiś zwykły tu farmer też, czy to nie. Tutaj są owce jakieś. Jest tu ktoś jeszcze, kogo muszę przekonać? Galbo, może ty. Często się zadajesz z Fabio? Czy się z nim zadaję? To mój kolega po fachu. I tak jak ja, emerytowany. Oczywiście, wszystko przez tą pieprzoną wojnę. Kolega po fachu? Owszem, przed opuszczeniem naszych rodzinnych bycia fiutem dla innych. Obaj pracowaliśmy jako wykidajło. Pewnie dlatego tak dobrze się rozumiemy. Tak, w istocie bardzo charakterystyczny zawód. Wykidajło. Co to jest, kurwa? Poczekajcie, zaraz wam przeczytam. W takim razie liczy się z twoim zdaniem? Na tyle, na ile Fabio się z kimkolwiek liczy. Rozumiem. Słuchaj, kolego. Nie miałbyś czasem na podorędziu czegoś mocniejszego? Strasznie trudno dostać tutaj porządny trunek. Wszędzie tylko to wino i wino. Oszaleć można. Zostawię ci trochę, ale pod jednym warunkiem. Oczywiście, zawsze musi być warunek. Gadaj. Powiedz Fabio, że założenie plantacji bagiennego ziela będzie dla was bardziej opłacalne od siedzenia i żebrania pod murami zamku. Mój drogi, takie coś jest warte co najmniej 3 butelek bimby. Co najmniej, pamiętaj. No dobra, słuchajcie, wykidajło. Pracownik pilnujący porządków często podrzędnym lokalu rozrywkowym lub gastronomicznym. Taka ciekawostka. Tutaj musimy ogarnąć bimberek. Galbo poszedł mi pomysł o uprawie bagiennego ziela, jeśli przynoszę mu 3 butelki lokalnego bimbru. Skąd ja znajdę 3 butelki jebanego lokalnego bimbru? Ktoś mi powie, skąd ja znajdę 3 butelki lokalnego bimbru? Jak ja, żeby pewnie dostać ten lokalny bimber, to muszę was tam wypierdolić. Tutaj widzę z wino, to raczej nie jest lokalny bimber. Chyba, że to może być jakikolwiek bimber, tylko oni tak powiedzieli, że lokalny bimber. No jest taki problem, że nie mam zielonego pojęcia, skąd mam dostać bimber. Raczej wątpię, że tam dostanę bimber, więc chodzimy na dół. Tutaj na dole od razu za tym obozem węglarzy, do którego też się teraz zamierzam udać, znajduje się oczywiście Pagoknut. I no idziemy tam, co, porozmawiamy i tego. Wbijemy pionę, wybuduje nam coś. Ogarnie bagna. Myślę, że jakoś się dogadamy. Nie dość, że temu fiutowi ogarniamy kurwa mieszkanie. Jeszcze nas pewnie napluje na nas. Nazywam się Helmut i nadzoruję pracą tej placówki. Co tu robicie? Wypalamy węgiel drzewny. Nigdzie indziej na wyspie nie znajdziesz lepszych warunków do wydobycia tego surowca. A ty, jak myślę, nie przyszedłeś tu, żeby nam przeszkadzać. A bimberek masz? Lepszego. Węgiel drzewny raczej bym nie chciał. Co węgiel to zaiste cudowny surowiec. Jeśli chcesz, żeby zjełczałe mięso czy stęchłe zboże przestały śmierdzieć, wystarczy, że dodasz do nich parę kawałków węgla i chwilę odczekasz. Co ty gadasz? Sam na to wpadłeś? Też mi coś. Każdy szanujący się węglarz o tym wie. Szukam zarobku. Może mógłbym wam w czymś pomóc. Ludzi do pracy nam nie brakuje, ale to się może szybko zmienić, jeśli nie rozwiążemy problemu z zębaczami. Do tej pory nie zdecydowały się nas zaatakować, ale co parę nocy słyszę, jak wydzierają się ze swojej jaskini. Boję się przymknąć oko na chwilę, gdyż w każdym momencie mogą złożyć tam wizytę. Tak jakby się nami bawiły. Umówmy się tak, jeśli pozbędziesz się tych paskud, to nie ominie cię nagroda. To co? Dogadamy się? Mamy deala.
To dobre pytanie. To zależy od tego, co dostanę w zamian. To jest stwierdzenie. Jeśli pozbędziesz się zębaczy, podzielę się z tobą przepisem, po którym od razu staniesz na nogi. Oczywiście złoto też cię nie ominie. Pasuje ci taki układ? Zajmę się nimi. Gdzie ich szukać? Zajmę sobie. Zaraz przy rzece. Zajmę sobie czas. Jaskinia. Tam się te bydlaki zalęgły. Tylko uważaj, to nie są byle sierwojady. Jeśli zaatakują cię w grupie, to już mogę zacząć kopać ci grupę. Naprawdę. Grupa niefajna. Zaraz przy rzece znajduje się mała jaskinia. To jest rzeka? To wygląda mnie jak rzeka. To zaraz przy rzece znajduje się mała jaskinia. No dobra. Rozumiem, że o tą rzekę chodzi. Chodźmy najpierw rozpierdolić te zębacze, czy co my tam mamy kurwa rozpierdolić. Nieważne co mamy rozpierdolić, rozpierdolimy to na strzała. Już widzę chyba, że tam biegają zębacze, czy tam co to tam jest. Wilki to nie jest już żaden problem. Słuchajcie, w ogóle w międzyczasie, kiedy załatwiałem ten mógł, teraz mam trochę więcej okazji na to, żeby porozmawiać z wami. Tak przymuniłem trochę, jak oni gadali, ale też się chcę skupić na fabule, żebym wiedział, co się dzieje. W międzyczasie, kiedy ogarniałem łuk, to oczywiście wziąłem przepisy, zrobiłem z tych przepisów inne łuki, te łuki zaś sprzedałem, no i tak mamy teraz 5500, ale to co zrobiłem jeszcze, to sprawdziłem się, czy mamy szansę z cieniostworami. I odpowiedź jest prosta. Jeszcze jak? Cieniostwory? Bobki. Dla nas cieniostwory to słuchajcie co... Tu nie ma. Tak o. Znaczy tak o nie, bo jak przyjdzie i nam hitnie, nie ma czego planować. Pierwszy, no to jest tak ciężko, to na styk nam się udaje. Ale jeżeli faktycznie postrzelimy go 2-3 razy z daleka, to praktycznie nic nam nie zrobi. Tam raz nam siupnie za 1/4 i go rozwalamy, takiego cieniostwora. Byłem tam, bo jego skóra jest cholernie droga, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że chciałem sprawdzić, czy możemy iść na tą misję i pomóc naszemu koledce przynieść ten róg. I jak wywnioskowałem, jak najbardziej. Możemy. I pewnie się... Halo, no panie zębacz. Zapewne się do tej tutaj do lokalizacji jakiejś tam wieży strażniczej udamy i pomożemy tym cieniostworem. Zabiję zębacze, tak, musi się o tym dowiedzieć, jasne. Pozbieramy tutaj jakieś zwłoki, zbierzemy jakieś... To jest owcza skóra? Tak, akurat owcza skóra mi brakuje do jednego łuku, bo nigdzie nie mogłem ogarnąć owczej skóry, a nie chciałem wybijać stada zwierząt. I akurat do jednego łuku, który mogę zrobić i sprzedać, więc spoko. Kupiłem też dużo kill-offów, bo byłem gotowy na to, że wrócę do kopalni złota naszej gildii kupieckiej, natomiast dostałem tam informację, że jest ona chwilowo zamknięta. O kurwa, niespodzianka. No w szoku, on myślał, że ja to jeden z nich. Tak chillował bombę. Że jest zamknięta, no i niestety nie mogę tam nic wydobywać, ale i tak musiałem ogarnąć sporo tych kill-offów. No i ogarnąłem, kupiłem trochę tych kill-offów, pochodziłem stąd we FT. Kurczę, myślę, że godzinę musiałem szukać tych kill-offów i grać, żeby to wszystko ogarnąć. Ale najważniejsze, że się udało. A też nie będę narzekać, bo to nie jest tak, że jestem zmuszony do grania, no nie? Spoko się czasem gra. Oglądasz te streamka na lewym tym. Nic tu nie ma. Na lewym monitorze, bo ja mam dwa monitory. Na jednym monitorze sobie streamka oglądam. Na prawym sobie gram w grę. Podoba mi się to. Taka giga chillera jest i utopia. To co ja bym bardziej chciał od tego zioma, niż jakiś przepis zajebany od tego Helmuda, to ja bym kurwa chciał tego bimberku. W sprawie tych bestii. Tak. Pozbyłem się problemu. A dowód jakiś masz? Przejdź się do jaskini, to sam się przekonasz. Aż takim niedowiarkiem nie jestem. Trzymaj, zasłużyłeś. Pokaż. Gdybyś chciał jeszcze coś zarobić, zgłoś się do mnie później. A, czyli tak jak w obozie drwali. Pamiętał. Pokaż. 250, jakiś gulasz ziołowy. Czy my umiemy w tym przepis? Chyba umiemy. Tak, mamy, już znamy ten przepis. Coś ty mi za gówno dał. Jak idzie praca? Lepiej być. Tutejsza ziemia jest dla nas nad wyraz łaskawa. A to dlatego, że jest bogata w glinę, żwir i piasek.
Poza tym, Ulryk wysoko ceni sobie naszą pracę. Jest gotów płacić wyjątkowo szczodrze za każdą dostawę węgla. Rozumiem. Chciałbym misję wykonać dla ciebie. Jeszcze jedną. Co ty na to? Chyba się nie zgodzisz. Kurwa, trzeba tutaj... O, co to za kuferek? A ty będziesz widział stąd, jak ja ci tu kufera... Cyk? Czy nie? Mam nadzieję, że nie. Kurwa, musimy ogarnąć ten bimber. No, raczej składników takich do picia, jedzenia starałem się nie sprzedawać aż tak dużo. Więc myślę, że jeżeli chodzi mu o bimber, to on ma naprawdę na myśli bimber. W sensie on chce bimbra jakiegoś takiego faktycznie lokalnego. Bo w innym wypadku raczej już miałbym to weku. Otwórzmy kuferek, no węgiel, kto by się spodziewał, żelazo. Może być, kimnijmy się może do jutra, może faktycznie będzie miał jutro dla nas jakąś misję. Dziwna mechanika, że muszę się kimać, ale okej. Czego ty tam szukałeś? Co słychać? Nie, przypadkiem. Kupić węgiel? Nie, no chciałbym misję dla was wykonać. Macie coś ciekawego do roboty, panowie? Ktoś się tu znajduje? O, znajduje się tu pan Kufer. A chętnie. Może być. Co to jest? Kotlet grzybowy. Ale bym se zjadł. Ja pierdolę, jak tylko teraz pomyślałem o kotlecie grzybowym, to tak mi się jeść zachciało. Niedobrze, widzowie. Dieta. Ale już 90... Dzienny raport diety. 90... Czego ty tam szukałeś? 90,5 kilo już ważę, więc jest gituwa. Elias, może ty masz bimberek do sprzedania? No? Jak idzie praca? Jak po maśle, chłopcze. Jak po maśle. Mielerze pracują tak samo dobrze w dzień, jak i w nocy. A wszystko dzięki tutejszej ziemi. Nigdzie na wyspie takiej nie znajdziesz. Poza tym, Ulryk dobrze... No to znamy. Opowiedz mi, szukam pracy, no to wiemy gdzie. U nas dostatek. Ale może Helmu dać... Tak. ...uczciwej pracy fizycznej, możesz też spróbować szczęścia przy... Tak, wiem. ...uważaj, bo mieszkańcy Wilczego Leża... Tak, wiem, wszystko wiem, w pisie to mam. To surowy i... Przecież weźcie sobie, zatrzymajcie. ...wkrótce nastała Ulryk w końcu, Lord Warowni, nie przypuszcz... Znalazł się taki Ulryk z gar... A Godry, Ulryk nie miał taki sposób. Nie chciało mi się, serio, nie chce mi się go słuchać. Tylko czekać, aż królewskie wparują tutaj i zawłaszczą... Dobra, no pod dymie trzeba. Mieliby to robić? Bo Helmut zaczął dogadywać się z Ulrykiem, a to jest im, lekko mówiąc, nie po drodze. Ale widzę, że wam tak skipnąłem, teraz sobie to uświadomiłem. Niedługo to możemy być my. Teraz sobie to uświadomiłem, że to może nie było najrozsądniejsze rozwiązanie. Ale serio, nie chciało mi się tego słuchać. A jeżeli chcecie, to sobie zatrzymiecie po prostu. Ja bym chciał bimberek i wykonać misję. Nie było takiej potrzeby. Ktoś musi zapewnić węglarzom bezpieczeństwo. Przed kim ich tak pilnujesz? Przed orkami oczywiście. No właśnie, sporo orków się pojawiło na wyspie, bo chodziłem, badałem, strzelałem, zabijałem. Węglarzy i natychmiast się wycofać. I żabo ludzi. Chyba że jakiś ork jest na tyle głupi, żeby zapuścić się tu w pojedynkę. Nudno, co? Chłopaki mówili, że będzie ciekawie. Miałem się wykazać, a tu nic. Spokój. Powinieneś się z tego cieszyć. Niby z czego? Jak mam pokazać moją wartość w boju? Wolałbym iść do starej wieży. Podobno magowie poukrywali tam swoje skarby. Magowie poukrywali skarby? Najprawdziwsze skarby z czasów wojny z Myrtaną. Zaintrygowałeś mnie. Nie licz na lekcje historii. Wiem tyle, ile ci powiedziałem. Z tego, co słyszałem, magowie ognia korzystali z tej wieży. Z jakiegoś powodu przestali się tam zapuszczać i wieża popadła w ruinę. Musi być tam coś cennego. No to co? Gdzie jest ta wieża? W lesie, przy drodze do ruin zniszczonej twierdzy. Zaprowadź mnie tam. Teraz. A kto będzie pilnował węglarzy? Dawali sobie radę sami do tej pory. Chcesz się okryć chwałą, czy nie? Lecimy. A co mi tam? Nie powieszą mnie za opuszczenie stanowiska. Spotkajmy się na farmie Bermara. Na farmie Bermara? O kurwa, no dobra. To ja to wykonuję tą misję, tylko najpierw do
nuta, że... bo mamy niedaleko, no nie wiem, zawsze mnie to bawi, jak słyszę knut. Szczególnie, że jakoś community Twitcha jest mi dość bliskie. O kurwa, ty macie panowie zadymy tu z zębaczami. Co się dzieje? Nie chcę w knuta bić, trzeba zębaczy. Exp się sam nie... O, wy nic im nie robicie, kurwa. Ja pomóc. O kurwa, tamten wam kolega zginął. Panowie. No nie jest. Nie jest dobrze. Dobrze, że ja tu byłem. Cholerne zębacze. Są coraz bardziej zajadłe. Trzeba posłać po jakichś myśliwych, żeby je przetrzebili. Witam serdecznie. To ja. Dokuczają nam od zawsze, ale od jakiegoś czasu im odbija. Co chwilę podłażą i próbują któregoś z nas wciągnąć w cisz i zeżreć. A tak w ogóle, to co cię do nas sprowadza, Marvin? Widzę, że nie próżnowałeś i robisz karierę w wielkim mieście. Chciałbyś sobie dorobić? Zależy. W jaki sposób? Potrzebuję kogoś, kto sprawi, że bagno na północ stąd będzie zdatne do zamieszkania. Podobno są tam pozostałości po plantacji bagiennego ziela. Z tego co się orientuję, to są tam jakieś zniszczone domki. Mógłbym zrobić przy jednym z nich jakąś palisadę, wystrugać parę siedzisk i przygotować podstawowe meble. Ile za to chcesz? No co ty? Wcześniej pozbyłeś się wilków, teraz ratujesz nas przed zębaczami. O. Chociaż tak mogę ci się odwdzięczyć. Dzięki, Lowell. O, jak miło, dzięki. Mam u ciebie dług wdzięczności. W wolnej chwili się za to wezmę. Jest tylko jeden mały problem. Otwory tam są. Nie wiem, czy wiesz, ale to bagno aż roi się od wszelkiego rodzaju. Ale mu czytam, kurwa, jak otwartą książkę tego Lowella. To moja działka, ale myślę, że machanie mieczem pozostawię tobie. Pozbądź się wszystkich bestii z okolic najbliższej chaty, a ja już się zajmę renowacjami. Nie musisz się o to martwić. Pozbyłem się z niej wszystkiego, co się ruszało. A no tak, byliśmy tam, no. Tylko nie myśl, że będę tam łaził sam i to wszystko nosił. Nawet bez tych wszystkich bestii w okolicy, to niebezpieczny teren. Niech nowi lokatorzy odwiedzą mnie w drodze na bagno. Dzięki, przekażę im to. No i gitówa, dobra, weźmy te zębacze, pozbierajmy co z nich zostało. To są zawsze jakieś skóry, ile kosztują? 60 golda. Nie wiem, czy ja dostaję pełną cenę w złocie. Ale myślę, że sporo i tak dostaję się. No niestety jeden z drwali tutaj kopsnął. Ale cóż, uratowaliśmy kogo się dało uratować. Nic nie tu ma czego plądrować. Nut, trzeba porozmawiać, słuchaj. Potrzebujesz pomocy przy pracy? Wróć, gdy nabierzesz więcej krzepy. Pokaż mi jak sta... Jakby... No czy ja chcę nabierać więcej krzepy? W sumie to chcę chyba. Kurwa to... No dobra, dwie punkty nauki. Pomachaj trochę się. Aha, najpierw... No dobra, no co? Eliksirek, jebać. Pomożemy. Potrzebujesz pomocy przy pracy? Widzę, że masz łapy jak prawdziwy drwal. Może będzie z ciebie jakiś pożytek. Wiesz jak to się robi? A... Dobrze. Przynajmniej potnij każdą... Taka praca, czyli chodzi o to, że ja tym więcej będę nabierał siły, tym będę mógł mu pomagać. A to bez sensu, że ja teraz to wziąłem potę i zajebałem sobie. Bo to była droga pota, mogłem ją ze 400 golda w dupę. On mi to nie odda, ni wuja mi nie odda. Dobrze ci poszło. Wróć. Uczciwa płaca. Dzięki, chłopcze. Wróć. No dobra. No dobra. Mamy... Misje im się należy. Dzięki temu, że wcześniej pomogłem drwalom, jeden z nich zgodził się przygotować za darmo parę mebli dla gości Leża. Muszę o tym powiedzieć Esti. Jedna sprawa załatwiona, natomiast sprawa bimberku wciąż zostaje nierozwikłana. Jak ja tu muszę, jak ja tu kurwa ogarnę nowy bimberek dla nich? Nie mam jeszcze zielonego pojęcia. Z jednym gościem mamy się spotkać w Silbach? Nie. Gdzie się mieliśmy spotkać? A na farmie Bermara. Ale to sobie dzisiaj już odpuścimy, no bo 50-34 minuty to już nie ma co iść na tą farmę. Bo tylko zaczniemy odcinek, ale go nie skończymy. Zaczniemy misję, ale jej nie skończymy. A ja tak nie lubię przerywać w połowie jakby odcinka misję. Więc myślę, że udamy się
Do tej Estri, czy jak ona jakoś dziwnie miała na imię, nie? Galbo, jakieś, ona miała jakieś dziwne na imię i przekażemy jej informację. Estri, Esti. Załatwione. Będzie ci wygodnie na bagnie. Nie powiem, brzmi to śmiesznie, ale rozumiem, o co chodzi. Powiem Fabio, że pomysł z zielem jest dobry. Teraz powinien nas tam zabrać. Po drodze na bagno zagadajcie wśród drwali Lowella. Obiecał przygotować dla was wszystkie potrzebne meble i materiały, ale macie pomóc mu je dostarczyć na miejsce. Myślałam, że wszystko będzie już gotowe. No nic, chłopcy będą musieli się trochę pomęczyć. W końcu pannie dźwigać nie przystoi. Oczywiście. Powodzenia w uprawie bagiennego ziela. Ale my wkurwieni na twarzy. Dobra, teraz może Fabio, co? Przeniesiecie się na bagno? Sigmund uznaje to za niezłą myśl. Esti stwierdziła, że praca przy bagiennym zielu będzie dla nas lepsza niż siedzenie tutaj. To ciągle za ma... Jak ja mam ogarnąć bimberek? 3 butelki lokalnego bimbru mam mu przynieść, kurwa mać, skąd? Jak tu nie ma żadnego handlarzy, no. Farmerka raczej mi takiego lokalnego bimbru nie sprzeda. No jest to, kurczę... Widzę tylko 2 opcje. Wędrowny kupiec, o. Znasz tych żebraków? Wiesz, czemu tutaj koczują? Jeden z nich to mój stary znajomy. Wygląda na to, że są przeganiani z każdego miejsca na wyspie i teraz szukają schronienia w wilczym leżu. To sobie wybrali miejsce. Równie dobrze mogliby prosić magów ognia o błogosławieństwo bez złożenia ofiary. Super, toś powiedziała. Pohandlujmy. Lokalny bimberek. Piwo. Butelka czystego spirytusu? To jest to. Czy to jest to? Letnie wino, piwo butelkowane. Nie mam zielonego pojęcia, o co mu chodzi, nie? Co on by potrzebował? No, u niej nie ma bimbru. Chyba, że w domu jest gdzieś ukryty taki bimberowy. Możemy to jeszcze, kurwa, sprawdzić. A jest dobry pomysł sprawdzenie tego, otwierając największy kufer w ich domu. Proste? No, kika proste. Możemy się w ogóle też nauczyć umiejętności otwierania zamków lepszej, jeżeli umiemy teraz, ale to kosztuje trochę dużo. No nie ma tu nic skóry, no wiadomo, że to myśliwi, więc wiadomo, że skóry i tak dalej, ale no bimbru, coś nie mają bimbru, drugi warsztat. No nic, no co, widzowie, nie wiem, nawet nie chce mi się zapisywać, kurwa, spróbuję jeszcze z nim porozmawiać. Stój! No nic mi nie powiesz ciekawego, ty, wilczy syn? Uważaj. No raczej nie. O co do czego doprowadzają rozkazy króla? Armia bezdomnych koczująca pod naszymi murami. Jest wyśmienitym wojownikiem, walczącym lepiej niż którykolwiek z nas. A to bardzo dobrze. Prawdziwy dowódca musi umieć obronić swój lud, zarówno swoimi decyzjami, jak i w boju. Dobra, szczerze mówiąc mam to turbo w piździe. Kupuję od tego wędrownego handlarza 3 butle spirytu. I mam nadzieję, że to jest dokładnie to, co on miał na myśli w swojej głowie. Idealnie 3, a on idealnie 3 chciał. Nie widzę, kurwa, lepszego rozwiązania. To musi być to, czego potrzebowałeś, prawda? Galbo. Jak źle. No nie jest to. Lokalny bimber, kurwa. Mam dużo. Nie wiem, widzowie. No to niestety misja nie będzie wykonywana dzisiaj. Mamy 38 minut. Wydaje mi się, że możemy... Kurwa, ale to by musiał wracać do miasta, no. Jocie kryńca, skąd tu ogarnąć lokalny bimber? Poczekajcie chwilę. Widzowie, znalazłem lokalny bimber. U Bastiana się znajduje. No to kupimy 3 razy. Trochę trzeba zainwestować. No tamten spirit się pewnie przyda do jakieś stworzenia potrawy i tak dalej. Oddamy tą misję i zakończymy odcinek. Chyba, że będzie ta misja miała jeszcze kontynuację. Ewentualnie pomożemy zabić jeszcze tego z rogiem. Jak się nazywa ten potwór? Cieniostwór. Możemy mu zabić, tylko nie wiem też, gdzie się znajduje jakby ta wieża stała, więc z tym może być akurat problem. Rozmawiajmy, może po jakimś czasie ma dla nas robotę, co? Nie masz. No dobra.
Nie wiem, gdzie się znajduje ta wieża. Ona chyba nie będzie raczej zaznaczona na mapie, co? Jakaś wieża strażnicza. Milcze leże, obóz drwali. No nie ma nic tu, jakiejś wieży, kurwa, chyba, nie? Gliste moczary, klasztor. No nie widzę, żeby południowe bagno. No nie widzę, żeby tu coś było. Kopalnia królewska. A tak na oko to ciężko, ciężko. Bym musiał poszukać, ale zobaczymy. Może się tam udamy jeszcze dzisiaj. Zatrzymię wam odcinek, znajdę to miejsce i wtedy no, zrobimy sobie oczywiście misję, tak? Bo nie ma co biegać jak pojebani przez 20 minut i skakać tak jak teraz skaczę, kurwa. A to będą giga nudy. Dobra, pogadajmy sobie z Galbo, słuchaj. Mam dla ciebie bimber. Naprawdę? Dawaj. Pamiętasz, co masz zrobić? Oczywiście, układ to układ. Bagienne ziele dobre, żebranie złe. Dawaj. Proszę. O, jak mi tego brakowało. Ratujesz mi życie, człowieku. No i wszystko, im się należy nowy wpis, teraz trzeba porozmawiać chyba z Fabio. Gdzie się znajduje Fabio? Gdzieś chyba tam. Ty jesteś Fabio? Nie, ty jesteś, tu siedzisz w tej grocie. Galbo wspominał, że to Sigmund uzna... Esti stwierdziła, że praca przy... Chyba nie mam wyjścia. Jak będę działał wbrew reszcie, to w końcu się doigram. Tylko nie zmienia to faktu, że bagna na pewno są cholernie niebezpieczne. Zwłaszcza, że sam wspominałeś o opłatach za ochronę. Załatw nam pieniądze na chociaż jednego wprawnego obrońcę. Pewnie nie dam rady zmienić twojego zdania. Nie. Dobrze, za niedługo wracam. Ile? Papa powiedział, że pójdzie razem z grupą na bagno i się opłacę im... Kurwa, za was wysadzę, rozumiesz, kurwa? Prochem. Zaczynasz mnie wkurwiać. Ale masz te 400 golda i wypierdalaj stąd. Napluję ci jeszcze. Dobrze. Na to siano. Niczego więcej nam nie brakuje. I wydupcaj. Pamiętaj tylko, że teraz będziecie musieli płacić sami. Dobrze, dobrze. Pójdziemy hodować to ziele. Przy moim trybie życia mógłbyś mieć z tym problem. W każdym razie gratuluję mądrej decyzji i do widzenia. Tak, napisał tam, że nas znajdzie. Im się należy, misja została wykonana, a więc wrota bram powinny nam się otworzyć, z tego co rozumiem. Natomiast jeszcze chciałbym się udać do tej wieży strażniczej, to bardzo bym chciał. Więc widzimy się dosłownie za sekundę, pewnie przy jakimś cieniu stworza, albo jak spotkamy tego młodego, kurczę, młodego... No młodego, jak to się, nie łucznika, kurwa, myśliwego. Dobra, zaraz się widzimy w każdym razie. Widzowie, cała ta miejscowa i wieża sygnałowa. Znajduje się, to była wieża sygnałowa, której szukaliśmy, pamiętam, w tych, na samym początku. I to jest wieża w jebanym, jak to się nazywa, Silbach, tak. Jebanym Silbach. I tu jest nasz chyba ziomuś, którego sobie tak randomowo w sumie spotkałem, trochę przeszukując to miejsce. I... a tam jeszcze ktoś tu stoi. A ty kim jesteś? Zobaczymy, pogadamy. Z Gierkę? Gierkę, kim ty najpierw jesteś? Po kolei. Hej, ty. Pamiętam cię. Jak... Wybacz, ale... Ciągle tylko polujesz, kurwa. On za tym tropem szedł. Pamiętam o tym. Spotkaliśmy go i mówił nam, żebyśmy... To chyba ten ziomeś przed miastem, żebyśmy wypierdalali. Tak po twarzy kojarzę. Z imiona nie wuja. Witam cię serdecznie, Nelson. Gotowy zapolować na cieniostwora? A ty? Jasne. Tak, prowadź. Niech Adanos ma nas w swojej opiece. No, ty tankujesz? Ja strzelam. Chociaż łuk też masz całkiem spoko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Gdzie idziemy na tego cieniospora? Do wieży sygnałowej. Chory ścierwojad w ogóle. To są te ścierwojady, które zadają ognisty damage. Tym dalej wchodzimy w chaptery, tym potwory się zmieniają, które nas otaczają. To też jest z jednej strony... Średnie, ale z drugiej strony no zajebiste. Nic tu nie ma. Jakby świat się gierki zmienia i oni to pewnie musieli ręcznie zrobić wszystko, żeby faktycznie tak było. Wątpię, żebym wcześniej tu miał okazję spotkać chore ścierwojady, które napierdalają ogniem. Ty, no nie masz za lepsze, nie masz turbo dobrego, ci powiem, tego łuka. Mam chyba trochę lepszy. Coś tak, kurwa, tniesz, ale wolno coś idzie. Niczego tu nie znajdę. Co tam strzelasz? Wilka se strzelasz, no...
Średnio ci idzie, kolega. I to strzelanie takie, no... Średnio celne bym powiedział, średnio. Ale spokojnie, ja ci tu wszystko załatwię, kurwa. Takie cię stwory, to ja rozpierdalam w pół. Zapłacisz dobrze, stary będzie zadowolony, ja wykonam misję, wszystko będzie gituwa, mówię ci. Lecimy dalej. Pomagamy dla kumpla nowego. Trochę charytatywnie. Okej, okay. Zgodzę się z tym. Ale pewnie coś za to dostaniemy. Znaczy, nie wiem czy charytatywnie, nie wiem ile nam będzie w stanie zapłacić, więc... O cholera, jest tam, widzisz? Widzę. Spory jest. Nie widzę. Zmywamy się. Nie chcę tu umierać. Nie możemy się teraz wycofać. Stój tutaj i osłaniaj mnie. Spróbuję go zaskoczyć. Dobrze. Ufam ci. No i zginiemy razem. Gdzie jest ten? A tam jest. No to luźno. Nie, proszę, tylko... Giga debilem jesteś. Blokowałeś mi strzały, cymbale. Udało się! Nie wiem jak ci dziękować. Bez ciebie nie miałbym szans. Daj spokój, taka była umowa. Bardziej zasłużyłeś na ten róg. Proszę, dotrzymam słowa. Oto twoja nagroda. Dzięki. Ile? I powodzenia. To była niezła walka. 100 sztuk złota? No trochę charytatywnie. Ale jak to ja zatrzymam ten róg? Nic tu nie ma. Nie rozumiem, jak to ja zatrzymam ten róg? No przecież ty miałeś staremu kurwa przynieść. No, jasne. Jesteś bardziej pojętnym uczniem. Ty to jednak nie przynosisz staremu temu? No ja zakończyłem misję, ale udało się pokonać się stwora? Ej, nieźle na tym zarobiłem. No nie, nieźle to może nie jest odpowiednie słowo. Nelsonowi chyba naprawdę ulżyło, ale on miał wziąć ten róg zajebany i ja go wziąłem. No dobra, nic. W każdym razie w następnym odcinku wbijamy tam się do leża. No i co? Wilczego leża oczywiście do tego całego... do tego całego zamku. No i tam wykonujemy jakieś misje. Wydaje mi się, że za dużo tu misji nie mam innych. A, jeszcze możemy iść pod wieżę, ale myślę, że w kolejnym odcinku... Czyli jeżeli mówię, że się wpierdalamy do miasta, to na 90% pójdziemy pod tą wieżę kosić. A w ogóle chyba z nim się miałem, a nie w Silbach, tylko w tym, w winnicy. W takim razie ja wyruszam do winnicy, a my widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie o tym, że odcinki są dwa razy dziennie. Wpadnijcie na Instagrama, Twitcha, macie wszystko w opisie. Mój drugi kanał, tam Rewind, 4000 osób widziało, to jeszcze nieco. Zostaw lajka, komentarz, suba, udostępnij ten film dalej, whatever, co tam zrobić, będzie gituwa. I mam nadzieję, że podobałem wam się odcinki, które nagrywam. Dzięki, że tak licznie tu przybywacie. Do zobaczenia, tak samo jak uchodźcy na tą wyspę. Do widzowie! Dobra, nara widzowie, trzymajcie się, do następnego. Siemalski.